ChatGPT stał się jeszcze lepszy. Od kilku dni można korzystać z nowej wersji ChatGPT-4. W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób z niej korzystać oraz jakie rewolucyjne funkcje wprowadzi ten system. Zaczynamy już teraz. ChatGPT został wzbogacony o większą kreatywność. Ma również lepsze możliwości rozumienia danego tekstu, który wprowadzamy. Może przetworzyć o wiele dłuższy kontekst do 25 tysięcy słów. Jest to ogromna wartość. Dla porównania, wcześniejsza wersja miała tylko możliwość przetworzenia 3 tysięcy słów więc jest to ogromny krok do przodu. Wiadomość, która ucieszy każdego studenta to fakt, że ChatGPT rozwiązuje testy jeszcze lepiej. Został przetestowany na wielu amerykańskich testach, na przykład na testach dotyczących prawa. No i wyniki są o wiele lepsze niż w poprzednich wersjach. No a nie mówię już tutaj o szkole średniej, to są naprawdę najwyższej klasy egzaminy, które uprawniają ludzi do wykonywania zawodu, a ChatGPT radzi sobie z nimi świetnie. ChatGPT jest wykorzystywany przez duże firmy, takie jak Duolingo Duolingo, czy też Khan Academy, jako na przykład asystent edukacji, który pomaga studentom w rozwiązywaniu różnych wyzwań, które stoją przed nimi w procesie nauki. Duolingo na przykład wykorzystuje czata do tego, aby rozmawiał z klientami i poprawiał ich język. Jest to niesamowite narzędzie, które będzie zyskiwało coraz większy potencjał. Podczas pokazu na żywo współzałożyciel OpenAI Greg Brockman pokazał kilka nowych funkcji, jakie posiada ChatGPT GPT-4. System zostanie wzbogacony o analizę obrazów. Mamy tutaj przykład, mamy zdjęcie różnych składników i zostało zadane pytanie, co możemy stworzyć przy pomocy tych obrazów. W składników. No i tutaj czat GPT pokazuje przykłady różnych potraw. Może wytłumaczyć na przykład kontekst danego zdjęcia, dlaczego dane zdjęcie jest zabawne. Kolejna niesamowita funkcja, która została pokazana, to generowanie kodu działającej strony na podstawie szkicu. Prezenter narysował stronę internetową na kartce, bardzo prosty szkic, który widzisz na ekranie. Następnie poprosił czat, aby stworzył dla niego działający kod. Po chwili kod został wygenerowany, no i powstała strona, która wygląda i... Funkcjonuje. Jest to niesamowity potencjał. Są to oczywiście na razie testy, ale jak widzisz, na podstawie takiego prostego szkicu można już wygenerować niesamowite rzeczy. Jestem bardzo ciekawy, jak rozwinie się ta technologia. Te dwie funkcje, które wymieniłem wcześniej, czyli rozumienie kontekstu danego obrazu oraz generowanie kodu na podstawie obrazu, nie są jeszcze dostępne dla użytkowników, ale za niedługo pewnie zostaną wdrożone. Więc jeśli chcesz być na bieżąco, to subskrybuj mój kanał, a na pewno dowiesz się o tym jako pierwszy. Teraz pokażę ci, co możesz przetestować już dzisiaj i w jaki sposób uruchomić gpt 4. Na początku zaloguj się na swoje konto OpenAI. Jeśli nie wiesz jak założyć tam konto, to przejdź do mojego wcześniejszego filmiku, tam pokazałem jak to zrobić. Gdy masz już konto, kliknij na Upgrade to Plus i będziesz miał tutaj zielony przycisk Upgrade Plan. Ten plan kosztuje 20 dolarów miesięcznie. Po kliknięciu przycisk masz tutaj cenę. Ta cena jest zwiększona jeszcze o VAT. Jeśli prowadzisz firmę, VAT zostanie zmniejszone. Musisz podać dane do twojej płatności, a następnie kliknąć subskrybuj. Jedyna opcja płatności to karta Subskrypcja jest miesięczna, ale jeśli będziesz chciał zrezygnować, możesz wejść sobie na my account i tutaj będziesz miał przycisk Manage My Subscription, i w tym miejscu możesz anulować subskrypcję, jeśli nie chcesz jej dalej przedłużać. No i teraz pokażę Ci, w jaki sposób możesz uruchomić czat GPT. Gdy jesteś już zalogowany do swojej wersji plus, możesz wejść sobie na model językowy i wybrać tutaj GPT. 4. Mamy tutaj różne informacje na temat szybkości i możliwości tego modelu. Wejdę sobie tutaj na GPT-4. Na ten moment model jest bardzo obciążony, więc mogę generować tylko 25 wiadomości co 3 godziny. Jest to bardzo mało w porównaniu do wcześniejszych modeli, no ale jest to wersja testowa, więc teraz jest ogromne zainteresowanie tym systemem. Myślę, że te limity zostaną zwiększone z czasem. Teraz zadam dwa pytania na czacie i zobaczmy, jak nowy model językowy poradzi sobie z tym wyzwaniem. Poprosiłem ChatGPT, aby stworzył dla mnie trzy wersje reklamy na Facebooka, która dotyczy kursu ChatGPT w biznesie i marketingu. Jest to mój nowy kurs. Link do tego kursu znajdziesz w opisie. No i zobaczmy, jak sobie poradził. Mamy emotikony, mamy trzy wersje, nic się nie zacięło. Te teksty sprzedażowe są całkiem dobre. Oczywiście napisałem ten prompt, to polecenie bardzo ogólnie. Przy tworzeniu reklam trzeba jeszcze je rozbudować, żeby wynik był jeszcze lepszy, ale widzimy, że radzi sobie całkiem nieźle. Teraz dam mu nieco trudniejsze zadanie. Poprosiłem ChatGPT, aby stworzył dla mnie prostą grę w pingponga opartą o HTML i JavaScript. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tym zadaniem. Otrzymałem kod mojej gry. Podczas generowania kodu ChatGPT się zaciął, ale wystarczyło napisać dalej. No i dokończył cały kod. Wkleiłem to do html i zobaczmy wynik. Tak wygląda gra, którą stworzył dla mnie ChatGPT. Przeciwnik rusza się automatycznie, ja steruję paletką po lewej stronie, mamy punktację i wszystko działa jak należy. ChatGPT GPT we wcześniejszych wersjach, gdy próbowałem prosić o napisanie gry, popełniał więcej błędów, częściej się zacinał, więc widzę znaczną poprawę. Jak sam widzisz, ChatGPT GPT i sztuczna inteligencja dają olbrzymie możliwości. Właśnie dlatego przygotowałem dla Ciebie kurs ChatGPT w biznesie i marketingu. W kursie pokażę Ci, w jaki sposób możesz oszczędzić czas i pieniądze, korzystając właśnie z nowoczesnych narzędzi opartych o AI. W kursie pokażę Ci wiele praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji, które możesz wykorzystać w swoich codziennych działaniach, Szczególnie w marketingu, gdzie te narzędzia są po prostu niezastąpione, dzięki nim oszczędzam mnóstwo czasu i nie muszę korzystać z usług wielu podwykonawców. Dodatkowo otrzymasz ebooka, który zawiera ponad 70 gotowych poleceń do chatgpt, GPT, dzięki którym oszczędzisz czas i otrzymasz lepsze rezultaty, ponieważ będziesz wiedział, jak. Pytać Chat GPT o pewne rzeczy, zarówno biznesowe, jak i marketingowe. Po zakupie kursu dostaniesz dostęp do zamkniętej platformy kursowej, będziesz mógł korzystać z kursów w dowolnej chwili, masz nielimitowany dostęp, znajdziesz tam właśnie lekcje w formie wideo oraz e-booka i materiały dodatkowe. Zapraszam Cię do zakupu już teraz, link znajdziesz w opisie tego filmu, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.